witamy. Witam, że jestem sama w Naskała 2000 i gramy sobie dzisiaj Minecrafta. Tak, gramy sobie dalej. Widzimy tutaj, o, cutscenka pierwsza w grze. Podchodzi jakiś krasnolud i ma jakąś myszę. No to, dobra, Wojciechu, czytaj. Będziesz czytał. Wyglądasz mi na dobrego elfa. Hik. Sądzę, że zapewnisz temu zwierzakowi dobry dom. Hik. No, dalej. Nie lubi chyba krasnoludów. Beknię cię. To musi beknąć. Nie umiem. Sarkastycznie. No teraz ja. Ale musisz to przeczytać. Ciekawe dlaczego. Dziękuję, muszę odmówić. Czeka mnie długa podróż i nie mam miejsca dla zwierzaków. Będzie dobrym chowańcem, hik. Na pewno ci się przyda. A. Chowaniec? Nigdy takiego nie miałem. Dobrze, wezmę go. Dzięki, a ja ruszam do karczmy, hik. Co? Hik. A w tej karczmie pewnie podają napój... Z marihuany? Właśnie, wy nie jesteście w temacie, ale my tutaj właśnie pijemy sobie taki fajny, zielony napój. Zapewne jest on z marihuany, tak mi się wydaje. Takie liście są na etykiecie. To właśnie fajne. Ale powiem wam, że jest bardzo dobry. Polecam każdemu. Twój chowaniec może dokonywać zwiadu i wykonywać drobne zadania. Jednak czas do jego powrotu jest dość ograniczony. Karma zwiększa wytrzymałość chowańca. Jaka karma? Aha, muszę karmę nie poznajdować. Ładny maluch, powinniśmy go jakoś nazwać. Może Bob? Bob. Bob? A ty miałeś. A cóż to za imię? Takie prostackie. No to załatwione, nazywa się Bob. Dobra, mamy mysz. Czyli takie, w sumie, ona jest taka tytułowa do całej tej części, w sumie. Jest na okładce. Okej. Ale dobra, możemy już używać różdżki. Wojtek ominął ten fragment, jak różdżka mówiła, że pozwoli się używać. Poszukiwany żywy lub martwy, Kazas. Poszukiwany za 9 zabójstw, ostatnio widziany w mrocznym lesie. Aha. Drzwi. Szukamy pomocy. Kapłani z Dwarkaru szukają uczniów z doświadczeniem i specjalizacją w obłaskawianiu duchów. Takie ogłoszenia parafialne czytam. Dobra, porozmawiajmy z tym. Ja to czytam. Dzieją się ostatnio dziwne rzeczy, więc jeśli chcesz zostać w mieście, trzymaj się z dala od kłopotów. A jak chcesz wrócić do jaskiń, to są za tymi drzwiami. Dobra, nie będę tego okradał. A jak się go okrada? No wystarczy udać obok okradnie. I co się dzieje? No nie wiem, no pewnie monety można mu ukraść, ale pewnie może nas zauważyć. Jestem Morson, strażnik miejski. Co je sprowadza do miasta? Witaj panie, jestem tylko przejazdem, chcę uzupełnić zapasy. Może powiesz mi, jakie sklepy macie w miasteczku? Jakie macie w miasteczku sklepy? W Dwarkarze są najważniejsze miejsca. Gospoda, zbrojownia, jubiler i alchemik. Na pewno znajdziesz to, czego szukasz. A jeśli chodzi o podreperowanie zdrowia, polecam dobry posiłek w gospodzie. Nasi kapłani mają pełne ręce roboty. Dziękuję i życzę miłego dnia. No to moi kochani, chyba musimy teraz iść troszkę dalej. Poszukiwany żywy lub martwy, Margrom dwa palce. Ork poszukiwany za 13 zabójstw i niezliczone kradzieże. Bardzo niebezpieczny. Dobrze, porozmawiajmy teraz z tym. Na cmentarzu dzieją się dziwne rzeczy, odkąd w mieście pojawili się Vaetir. To ta sekta z pierwszej części. W Dwarkar nie jest już tak bezpiecznie, jak bywało. Dziękuję za ostrzeżenie. Ciekawi mnie, co tak rozdrażniło mieszkańców Dwarkar. Powinienem zajrzeć na cmentarz i złożyć wyrazy szacunku. Czyli mamy iść na cmentarz. Okraść go? A jak chcesz. Dawaj. Aha. Stój, złodziej!
trafiliśmy do więzienia. Okej. A te wytrychy to jest łatwe, wystarczy strzałkę dobrą naciskać. No, nie można się pomylić w sumie. Zawsze się otworzy. To zbyt skomplikowane. Zyskano broń i zapasy. No i elegancko. Co tu jest? Plan straży. Gramley 0130-1130. Morson 1130-0130. Egzekucje 0130-0330. Co tyle tysięcy egzekucji zrobili? To zbyt skomplikowane. Stój! No kurde, znów! Co to? Strzeż się w tych celach, aż roi się od ogromnych myszy. Ukradną ci żywność i rzucą się na ciebie. Jestem tu już ładnych parę lat i nie wiem, czy lubię, czy nienawidzę swego nowego domu. Kiepsko u mnie z pamięcią, więc nie wiem. Ha! Jak mi się nie podoba, to klucz schowany w tej dziurze pomoże mi się wydostać. Greenlee. Bob jest zablokowany. I chodzimy tą myszą? Ale fajne. Klucz. A skąd tu się kościotrup wziął? Po co on tu włazi? O, to my! Jać, ale jesteśmy epiccy, co nie? Nazywamy się Valin. Valin. Fajna nazwa? To dziewczyny takie rzeczy robi, jak kład ma wyjebane na to. Widzisz to? Nie interesujesz go, widocznie. Dlaczego? A jakoś tak. Przecież ty jesteś ludzie, nie? Dobra, uciekamy z więzienia. Uciekliśmy z więzienia. I teraz tak, mamy mało zdrowia, więc pójdziemy do gospody. Łup czask. Nie tym tonem, dziewko. Ma więcej zarostu niż ja. Będę mówić jak zechcę. Ach. Hehe, pudło, auć. Pewnie było to jakieś kowbojskie porno. Będę w was rzucać, aż przestaniecie się kłócić. Głupcy, morę wstaw nowe drzwi. Cześć dziwaków i przestępców, trudno się handluje. Ciężko jest znaleźć dobrą ofertę. Dobra. Karmy chyba trzeba kupić dla tego zwierzaczka. O, tu też można zmieniać cenę. O kurde. Nie, nie chcę mu dać 82 tysiące golda, co? Czekaj, wyczyść anulę. Czekaj. Karma. Tylko żebym nie wyłączył gry. O kurde. O. Jak tu to kupić? Co, jeszcze nie zdążyłeś kupić? Nie! Ale kupiłem karmę, która kosztowała 15 za 82. Idiot. Krasne piwo czy ciepły posiłek? Ciepły posiłek. Krasne piwo. Nie. Tak. Nie krasne, tylko krasnoludzkie pewnie dawnie. No bo jest kropka, no krasnoludzkie. No, krasne piwo. Krasne piwo. Kto tak mówi w ogóle? Ale Mateusz za dużo tego soku z marihuany, co? No chyba. Ale bardzo dobry. Co nie? Musisz przyznać. Mhm. Dobra. Co jest? Dokupię trochę tej karmy. I wyłażę z tego sklepu. Co tu gadają? No, czytaj, Wojtek. Czekaj. Muszę go przesunąć, bo mi włazi inna. Zrzędź, odejdź! Nie jestem nastroju na pogaduchy.
Nie chcę ich już okradać. Chociaż to i tak nie szkodzi nic, ale... Nie czas na rozmowę, czas pić. Ghoul to mi pomaga zapomnieć o tych ghoul z cmentarza. Ghoul. Nie pakujemy na wynos, klientów bez pancerzy i sandałów nie obsługujemy. Zakradniemy się na te, na tył? Nie, nie da się. Jakie ognisko! Ogień! Epickie! Dobra, tu co jest? Posąg Brasima, pierwszy metalurg Tyrinium, wydwarkarze. Posąg Grolira, odkrywca najbogatszych służb Tyrinium, wydwarkarze. A, ruszaj za tymi drzwiami, są kwatery krasnoludów i kopalnie. Nikt poza krasnoludami nie może tam wejść. A ty nie masz brody. Czytaj głośniej, bo jest szum. Właśnie, coś się zepsuł mikrofon i jest lekki szum. Słyszycie? Ale jest dobra jakość dźwięku. Rozkazy kapłanów, wstęp do kopalni, kwatery dwarkarów tylko dla krasnoludów. No i co teraz? Zobaczymy. Witaj, Morson. Co porabiasz? Pilnujesz czegoś? Zostaw mnie w spokoju. Jak nie masz nic lepszego do roboty niż zaczepiać ludzi, to znajdę ci zajęcie. Płatne? Zrzędzi. Jeśli szukasz pracy, to rozwal wszystkie te drewniane pozostałości w mieście. Wszystkie. Wróć, jak skończysz, to dostaniesz trochę złota. Co mam zrobić? Zbadaj cmentarz. Zniszcz wszystkie stosy gruzów dwarkarzy. Dobra, zapiszę. Ale te w gospodzie też się liczą, bo zaraz mnie wyrzuci do więzienia za to, że niszczę gospodę. A nie, no to chyba chodzi tylko o te stosy rupieci. Ale się wiatr zerwał. Uważaj, żeby cię nie porwał. No, to ten, którego okradłem. Zgromadzenie mieszkańców anulowane. Spotkania będą się znowu odbywać, gdy kapłani znajdą sposób, aby zachować tych ich martwych martwych. Do tego czasu mieszkańcy miasta powinni zostać w kopalniach i słuchać strażników. Okej. Okay. Ty, co jest? Valtiry, uważajcie! Czemu oni są w mieście? Przecież było na jednym z ogłoszeń, że są w mieście. Że są na cmentarzu. Czy ja na cmentarz doszedłem? Z różdżki go pocisnę. Plugawe stwory. O kurde! Kurde! Nie! Prawie mnie zabiły! Czekaj, menu. A w tej części ta różka jest słaba. Dobra, jakoś przeżyliśmy. Do mego ojca. Bez ciebie łowienie ryb to nie to samo, Morson. Siostro, ubiłem wroga, który cię zabił. Spoczywaj w pokoju, Graner. Grantby, bez ciebie karczma nie jest już taka sama, Thorin. Bracie mój, nie wiem, dlaczego ruszyłeś za Vaetirami do mrocznego lasu, ale pewnie musiałeś. Każdy Vaetir, jakiego spotkam na drodze, posmakuje mojego topora, Droglin. Czuję, że to był błąd.
Czekaj, czekaj. Zrobimy coś takiego. Kopiuj. Wklej. Zamień pliki. Co ty, Mateusz, tam hakujesz? Filonia, muszę tu zhakować sobie coś. Może to pomoże nam w tym, że może przez to będziemy mogli grać nawet po śmierci. Że zablokuje to, takie to, ten błąd, że po śmierci już nie można grać. Wojtek, przestań się bawić tym autem. Ja u Ridera mam. Dobra, odłożę, Mateusz. Trzeci poziom mam. Okradać zmarłych? To nie w porządku. Jestem pewien, że nie mieliby nic przeciwko, gdyby wiedzieli, że to ma pomóc w pozbyciu się tych plugawych stworów. Kwiatki. O, są takie fajne jak w Wolfenstein RPG. Tu spoczywa Tekla. Zabił ją krwiożerczy nietoperz, oby spoczywała w pokoju. Mikstura siły. Tu spoczywa Nabeo. Twarda była z niej krasnoludka. Tu spoczywa człowiek bez imienia. Nieznany wędrowiec. Inskrypcja zatarła się. Tu spoczywa Quickley. Potrafiła trafić z kuszy pchłem na grzbiecie wroga z 700 kroków. Worga. Tu spoczywa Wally, bluźnierca. Spłonął na stosie za swe nieortodoksyjne studia. Tu spoczywa Matias, jedyny krasnolud, inskrypcja zatarła się. Tu spoczywa Branlim Grizzly. O, to ten chyba z więzienia? Nie, to kto inny, ależ był gdzieś. Stary Bart potrafił zagrać każdy rodzaj muzyki z najdalszego nawet zakątka krainy. Ty pozbieraj takie czerwone te. Inskrypcja zatarła się. Dobra, czas zapisać. Zwiętuję ruszę. Kopać tu nie wolno. Błogosławieństwo temu, kto nie tknie tej ziemi. Klątwa ma na tego, kto nie uszanuje zwłok ukrytych wśród kamieni. Wiedziałem. Szczątki rodzinnego zwierzaka. Pogański wisior. Dobra. No to już cmentarz zbadaliśmy. Co jest? W tej czaszce zaświeciły się oczy. Księga właściwe kroki, podręcznik walki. Stój, złodziej! Znów, kurde. Bądź dobry dla mojego mysiego przyjaciela. Dotrzymywał mi towarzystwa. Ma dobry apetyt, więc dzieliłem się z nim jedzeniem. Lubi spać na piersiach, jak się ma dość włosów, aby wymościł sobie legowisko. Zamknięcie na 4 spusty, na pewno jest inne wyjście. Co to? Jakaś inna mysz. Klucz do celi. Bob jest zmęczony. No to musimy go
pożywić. Karmy mamy. Wróć, wróć, wróć. To mamy tego? A, no mamy, kurczę, mamy. Już 3 razy byłem w tym więzieniu. Szkodniki, nie zbliżać się. Poszedłem na potopór Lunic. Wytrych, poziom drugi. O, będziemy mogli lepsze drzwi otwierać. Dobra. Co jest? Z drogi, muszę dopaść kilka szkodników. Z przyjemnością informuję, że ta przykra sprawa została załatwiona. Pozbawiasz mnie rozrywki, zamknąłem tam te szczury, żebym miał czas przynieść topór, ale co tam? Zaoszczędziłeś mi czas. Ja mnie z Lunic dzielny. Gwardzista straży miasta Dwarkar. A ty kim jesteś? Witaj, panie Lunis. Chyba znalazłem coś, co należy do ciebie. Oddano kufel Lunisa. Jestem Valin z miasta Sol. Mój rodowy kufel. Dostałem go od ojca. Od ojca mego ojca. Należy ci się coś za fatygę. Te szczury wszystko kradną. Nienawidzę złodziei. Wręcza graczowi 50 sztuk złota. Ach tak? Szczurołaki sprawiały tyle problemów. Odzyskanie kufla sporo dla mnie znaczy. Dwarkar to małe miasto. Rzadko zaglądają do nas elfy. Mam jednak nadzieję, że lepiej ci się tu... że będzie ci się tu podobało. Lepiej wrócę do obowiązków. Gdzie uciekasz? Czemu on tyłem idzie? Uciekam. Zniknę. Co to, zbrojownia? O. Najpewniej nie stać mi na nic. Musisz się pilnować, zbóje okradają mieszkańców, wisieją zamęt. Trudno się handluje. Zanim sytuacja się nie wyprostuje, ciężko będzie znaleźć coś ciekawego. Mam 417 golda. Mogę sobie kupić ognisty łuk. Chwila. Dobra. Mam ognisty łuk. Jeszcze naboje sobie kupię, chociaż... Nie. Za 52 tysiące golda chcę mu dać, to chyba coś mi się pomyliło. Aha, tak oto się robi. Aha, dobra, już wyczaiłem. No to damy mu ile? 25? 23. Chwila, bo tu jest tako 20, nie, czy nie zgodzi na tyle. A, widzisz, nawet 25 nie chciał. Daj 26, spróbuj. A 27? Albo 28? Dobra, dam od razu 28. No. 3. Aha, dodaję mu 22 chyba. 28. No nie chcesz? Dobra, dam mu do 30. Niech się kurde cieszy. Dobra, 31. Tyle problemów, żeby kupić.
Kupiłem łuk, tam było, że łuk, ale mam kuszę. Dobra, teraz jeszcze by się przydało wrócić do gospody, bo trochę ten cmentarz mnie kosztował energii. I tak, ciepły posiłek. Dobra. Czy jeszcze sobie zapiszę? Zmienię broń. Chcesz jeszcze soku z marihuany? O, pierścionki, koleś. Chcesz? Witaj, ostatnimi czasy rozpanoszyło się złodziejstwo. Ciężko się handluje, trudno będzie znaleźć coś ciekawego, zanim sytuacja się nie poprawi. Mówi to samo co tamte. No i tak się... Na nic mi nie stać. No. Dobra, nalej mi tego soku. Uwaga, szczurołaki drążą dziury w naszym mieście. Proszę zwracać uwagę na duże otwory, bo chyba właśnie z nich wyłażą szkodniki. Do czasu przeprowadzenia napraw należy trzymać się z daleka. A jak ktoś chce utłuc parę szczurów, to robi to na własną odpowiedzialność. Wstać! To niebezpieczna okolica. Bezpieczniej jest na cmentarzu niż tutaj, nawet przy tych wszystkich duchach. Tam jest spokojniej niż tu, a teraz ruszaj. Cmentarz nie był taki zły, ale jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym zbadać, dokąd prowadzą te ślady. Chcę... Wiemy, dokąd prowadzą. Za złodziejskimi szczurami i jaskiniami jest las, który prowadzi wprost do elfickiego miasta o nazwie Elandra. W takim razie to właściwa droga. Tylko nie mów, że nie ostrzegałem. Aha, czyli tam już jest kolejna plansza. To chwila. Kwipunek inny. Zostaw pancerza. Wróć, wróć. Jeszcze się wrócę szybko do zbrojowni, żeby sobie kupić... części do pancerza na naprawę. Ja tam był cmentarz. A gdzie była zbrojownia? Fajny znaczek jest na tym. Czym ci się on kojarzy? Aha. No bo jest. Aj, ty Wojtek, jakieś swastyki mi pokazujesz. Dobra, bo zaraz tu mnie zapną w więzieniu. Tu? Mhm. Och, to znowu ty. No, tak, tu. Tyle starczy. Zapiszemy. I lecimy. A, dobra. A najpierw... Czekaj, czekaj. Najpierw Bob. Bob. Czego chcę? Jesteśmy w tunelach. No to co, kończymy tego partnera. Tak, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, wbijecie naszego Facebooka i coś jeszcze. Bardzo ładnie się zwiedzało miasto krasnoludów. No to, pa, pa. Cześć.